Obecnie średnia długość życia wynosi 70 lat u mężczyzn i 75 u kobiet. Wydaje się, że to aż nadto czasu, żeby odhaczyć wszystko, co mamy do zrobienia w życiu. A może w życiu chodzi o coś więcej niż o odhaczanie kolejnych pozycji na liście? Co by było, gdybyśmy żyli tylko 24 godziny? Jeśli chodzi o mnie, od razu zerwałbym umowę z dostawcą kablówki i odwołał umówioną wizytę u dentysty. I tak bym tego nie doczekał. Ale pójdźmy tym śladem. Nie mamy za dużo czasu, więc musimy się streszczać. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy mogli zmieścić 70 lat życia w 24 godzinach. Jakieś 12 minut po urodzeniu zaczęlibyście raczkować. Wasza mama musiałaby cały czas pilnować, żebyście przypadkiem nie powędrowali do innego województwa. A problemów tylko przybywa, bo 18 minut po narodzinach zaczynacie chodzić. 5 minut później zaczynacie wydawać pierwsze dźwięki przypominające mowę. Niesamowite! 23 minuty od przyjścia na świat i już potraficie mówić. Gratulacje! Niestety w kolejnych kilku milisekundach ludzie wokół was przestają zachwycać się waszym ciągłym potokiem słów. Wkrótce zaczyna się nauka dyscypliny. W wieku około 2 godzin rozpoczynacie szkołę. Rym-cym-cym i po 3 godzinach i 20 minutach odbieracie dyplom ukończenia szkoły. Gratulacje! Szybko to zleciało! Pierwszą pracę podjęlibyście w wieku około 5-6 godzin. Z kolei w wieku 7,5 godziny kupilibyście pierwsze mieszkanie. Niewykluczone, że wtedy również znaleźlibyście swoją drugą połówkę. W wieku 17 godzin 10 minut wasze dzieciaki już by dorosły i poszłyby na swoje. W sędziwym wieku 20 godzin zapewne postanowilibyście w spokoju spędzić ostatnie godziny waszego życia łowiąc ryby. Tak sobie myślę, że życie trwające 24 godziny byłoby problematyczne. Nie moglibyście podróżować, bo nie mielibyście na to czasu. Sami przyznacie, że szkoda byłoby spędzić choćby jedną godzinę życia, czyli około 4% waszego życia, na samej podróży. A przecież trzeba jeszcze wrócić, co ostatecznie daje 8% życia. Nie mówię tutaj o podróży z Nowego Jorku do Singapuru, która trwa 19 godzin, czyli prawie całe życie, a to tylko podróż w jedną stronę. W sumie trochę jak życie. Zobaczmy teraz, ile czasu byście poświęcili na pozostałe czynności waszego życia. Sama praca pochłonęłaby co najmniej 4 godziny waszego życia. Poświęcilibyście około 40 minut na czytanie gazet, książek, czasopism i innych źródeł informacji. Gdybyście naprawdę gotowali, przygotowanie niezliczonej ilości śniadań, obiadów i kolacji kosztowałoby was 50 minut życia. A może zacząć zamawiać jedzenie do domu? Godzinę 20 minut zmarnowalibyście stojąc w korkach. Czy to nie za dużo? 6 godzin zajęłoby wam oglądanie ulubionych filmów, seriali, praca przy komputerze czy przewijanie w nieskończoność mediów społecznościowych. Jeśli jesteście graczami, 43 minuty przeznaczylibyście na granie w gry wideo. Jeśli lubicie zakupy, kolejne 2 godziny 40 minut spędzilibyście w sklepach. Miejcie również na uwadze dodatkowy szmat czasu poświęcony na szukaniu partnera, którego zgubiliście na zakupach. Słuchanie muzyki zajęłoby 5 godzin waszego 24-godzinnego życia. Około 10 minut poświęcilibyście na prysznic i niemal 17 minut na przygotowania przed wyjściem. Śmianie się, płacz i kłótnie z innymi ludźmi zajęłyby kolejne 20 minut. Jeśli regularnie ćwiczycie, 24 minuty przeszłoby jak za pstryknięciem palca. Z kolei 1/3 egzystencji, czyli 8 godzin, zleciałoby na spaniu. Brzmi jak strata czasu. Z drugiej strony, tak krótki czas życia ma swoje plusy. Na przykład w zaledwie kilka milisekund znaleźlibyście pracę czy dostali na studia, sprzątali dom oraz wykonywali pozostałe obowiązki. W każdym razie wasze 24 godziny byłyby żywe, dynamiczne i pełne wielu wrażeń. Nie byłoby miejsca na leniuchowanie czy odkładanie różnych rzeczy na później. W końcu głównym celem życia jest samorozwój i zbieranie bagażu doświadczeń. Na czym byście się skupili, gdyby wasze życie trwało tylko 24 godziny? Dajcie znać w komentarzach. Ale wiecie co? Choć mówimy o czymś całkowicie hipotetycznym, są takie stworzenia na Ziemi, które wiodą naprawdę krótkie życie. Niektóre z nich żyją dosłownie 24 godziny. Dobrym przykładem będzie jętka. Ten owad jest najkrócej żyjącym stworzeniem na świecie, które w ciągu 24 godzin rozpoczyna i kończy pełen cykl życia.
Niestety taki żywot do najciekawszych nie należy. Narodziny, chwila latania, reprodukcja i śmierć. Ponadto większość życia jętki przebiega w stadium poczwarki. To oznacza, że pełnią życia cieszy się przez zaledwie kilka godzin. Maleńki organizm morski, zwany brzuchorzęską, żyje około 72 godzin, czyli 3 dni. Większą część swojego życia to przezroczyste stworzenie spędza na pływaniu w prądach morskich, rozpoglądając się za większymi zwierzętami, do których mogłaby się przyczepić. Kiedy tylko jej się to uda, brzuchorzęska przywiera do niego i rozmnaża się tam. Co do zwierząt, które dobrze widać gołym okiem, najkrócej żyje mysz domowa. Długość jej życia wynosi niecały rok, nierzadko krócej z powodu wielu naturalnych wrogów – węże, ptaki itd. Widzieliście kiedyś itd.? Pomimo tego populacja tych gryzoni ma się bardzo dobrze, a to dzięki temu, że błyskawicznie się rozmnażają. Z drugiej strony zdaje się, że natura lubi ekstrema, bo czemu miałaby stworzyć nieśmiertelne zwierzę? Mam na myśli pewien gatunek meduzy, który wynalazł ciekawą sztuczkę na wielokrotne wydłużanie swojego życia. Po reprodukcji postanawia powrócić do etapu młodości. Zmniejsza parzydełka, kurczy swoje ciałko i meduza powraca na dno oceanu, gdzie rozpoczyna kolejny cykl życia. Nawet naukowcy przyznają, że jest to niesamowite. Życie wieczne brzmi super, tylko czy aby na pewno? Jak wyglądałaby nasza planeta, gdyby wszyscy ludzie byli nieśmiertelni? Wszyscy chodzilibyśmy do pracy, na wieki wieków amen. Jakkolwiek wolno, to jednak starzelibyśmy się przez całą wieczność. O wiele więcej osób uprawiałoby sporty ekstremalne. Ludzie próbowaliby swoich sił w niezliczonej ilości hobby i kariery. Mielibyście problem z utrzymaniem przyjaźni i znajomości przez całe życie. W końcu na całe życie, w tym przypadku to stanowczo za długo. No i kosztowałoby to was za dużo nerwów. Ludzie mieliby całe stada dzieci i wnucząt. Wyobrażacie sobie te wszystkie spotkania rodzinne? Gdybyśmy żyli wiecznie i cieszyli się końskim zdrowiem, szpitale i lekarze nie mieliby racji bytu. Co za tym idzie, nasza planeta byłaby tak zatłoczona, że nie mielibyśmy gdzie mieszkać. Analitycy kalkulują, że Ziemia jest w stanie zapewnić byt dla około 10 miliardów ludzi. O ile nic się nie zmieni, osiągniemy ten stan za 17 lat. To oznacza, że gdybyśmy mieli żyć wiecznie, musielibyśmy zacząć kolonizować przestrzeń kosmiczną, wznosić podwodne miasta i budować podniebne wieżowce. Wciąż rosnąca populacja ludności wymagałaby coraz więcej zasobów, których nasza planeta wkrótce nie będzie w stanie zapewnić. Świeży posiłek stałby się rzadkością, a jego ceny poszybowałyby w górę. W związku z tym bylibyśmy zmuszeni do jedzenia genetycznie modyfikowanej żywności produkowanej w laboratoriach. Smacznego! W niedługim czasie nasze ubrania i inne przedmioty codziennego użytku zaczęłyby wyglądać tak samo. Z tyloma ludźmi zamieszkującymi Ziemię, fabryki nie byłyby w stanie wymyśleć niczego unikatowego. Biorąc to wszystko pod uwagę, życie wieczne wcale nie byłoby takie ciekawe. Krótko mówiąc, każdy dzień trwa zaledwie 24 godziny. Zastanówcie się, jak zaplanować czas tak, żeby nie marnować go na zbędne sprawy. Tutaj przypomina mi się ulubiony cytat Johna Howa: głupotą jest obawiać się myśli o marnowaniu życia i jednoczesnym marnowaniu go na rzeczach materialnych. W sumie to tyle właśnie mam do powiedzenia w tym temacie. Jeśli dowiedzieliście się dzisiaj czegoś nowego, polubcie ten filmik i podzielcie się nim ze znajomymi. A tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Bądźcie na jasnej stronie.